Czy to możliwe, by osioł ze Shreka był tak naprawdę człowiekiem uwięzionym w ciele osła? Ja jestem Rabo i dziś postaram się udowodnić, że tak. Jeśli film Ci się spodoba, zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz zaczynamy. Jak wiemy, Shrek to mieszanina postaci z różnych bajek dla dzieci. Mamy m.in. trzy świnki, Pinokia, wilka z czerwonego kapturka, kota w butach, królewny ze znanych bajek o nich samych i osła z... No właśnie, skąd? Teoria, którą Wam dziś przedstawię, sugeruje, że osioł pochodzi z bajki o Pinokiu. W filmie z 1940 roku Pinokio trafia na Wyspę Radości, czyli miejsce rzekomo przeznaczone do zabawy. W drodze na wyspę Pinokio zaprzyjaźnia się z nowo poznanym chłopcem o imieniu Knot, który z czasem zaczyna wywierać na Pinokia zły wpływ, proponując mu palenie cygar, picie piwa i gry hazardowe. Świerszcz odkrywa, że woźnica rzucił na wyspę klątwę, sprawiającą, że niegrzeczni chłopcy zmieniają się w osły, które następnie woźnica sprzedaje do pracy w kopalniach soli. Na szczęście Świerszcz zdołał ostrzec Pinokia, wskutek czego drewniany chłopiec w ostatniej chwili zdołał uciec jedynie z oślimi uszami i ogonem, tuż przed całkowitą przemianą. Jego kolega Knot niestety nie miał tyle szczęścia i zamienił się w osła, podobnie jak wielu innych chłopców. A co, jeśli jeden z tych chłopców po przemianie w osła trafił do krainy, w której dzieje się akcja Shreka? Pierwszym faktem, który mógłby na to wskazywać, jest umiejętność mowy u przemienionych chłopców, ale tylko u niektórych. Mimo że stali się osłami, poszczególne jednostki wciąż mogły mówić. Tak samo jak osioł ze Shreka. Ponadto przypomnijcie sobie początkowe sceny Shreka. Stara kobieta prowadzi osła, by zaprezentować jego niezwykłą umiejętność, mianowicie zdolność do mówienia. Co ciekawe, w świecie Shreka mamy gadające ogry, gadające ciasteczka i masę innych gadających dziwactw, a gadający osioł jest czymś wręcz niedorzecznym, w co nikt za bardzo nie chce uwierzyć. Podobnie jak w Pinokiu, gdzie gadające osły, nawet biorąc pod uwagę tylko chłopców w niezamienionych i pomijając zwykłe zwierzęta, były sporą rzadkością. Kolejnym argumentem przemawiającym za słusznością tej teorii jest fakt, że wszyscy ci ludzie, i nie tylko ludzie, którzy zebrali się w tamtym miejscu, są tam z powodu ogłoszenia związanego z poszukiwaniem postaci z bajek. W tej scenie widzimy Pinokia, trzy świnki i inne bajkowe stworzenia, za które ich obecni właściciele chcą zdobyć nagrodę. Pytanie brzmi, co tam robi osioł? Czy przypadkiem jego przymusowa obecność w tamtym miejscu, jeśli nie byłby postacią z bajki, nie byłaby bez sensu, skoro nagroda jest przeznaczona tylko za tego rodzaju stworzenia? Niektórzy z Was pewnie zapytają, ale zaraz, co z eliksirem z drugiej części? Czemu osioł został zamieniony w rumaka, zamiast wrócić do swojej pierwotnej formy chłopca? Czy teoria właśnie legła w gruzach? Otóż nie. Powód jest prosty. Magiczny eliksir nie przywracał stworzeń do ich pierwotnych form. Magiczny eliksir po prostu czynił atrakcyjniejszym, sprawiał, że dana osoba stanie się lepszą wersją samej siebie, więc logicznym jest, że atrakcyjniejszą, szlachetniejszą wersją osła jest piękny rumak, a nie człowiek. W Shreku trzecim z kolei, gdy osioł zamienia się z kotem ciałami i kot w ciele osła zaczyna wydawać ośle dźwięki, osioł w oryginalnej wersji językowej mówi mu: hej, nauczysz się to kontrolować. Pojawia się pytanie, dlaczego osioł twierdzi, wręcz jest przekonany, że kot z czasem nauczy panować się nad wydawaniem oślich dźwięków? Być może dlatego, że przez jakiś czas był chłopcem i po przemianie w osła miał tak samo jak kot teraz. I dzięki temu wie, że po upływie pewnego czasu w nowej skórze da się nad oślą naturą zapanować. Według mnie brzmi to całkiem sensownie. Napiszcie w komentarzach, czy podobała Wam się ta teoria i czy również uważacie, że ma sens. A jeśli jesteście tu nowi, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów ze świata bajek i kreskówek. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.